Szybkie cięcie. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się. Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. A masz cięcie w tętnicę. Starczy wygłupów. Uniki. Silny cios. Postawa, Cili. Pamiętaj o pracy nóg. Ciri, patrz, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Geralt, nie popisuj się. Co ja mam blokować? Walczę z głupią kukłą. Ćwicz na sucho. No chodź. Który następny? Co ty wyrabiasz? Słyszałeś, że staruszek zasnął w trakcie lekcji? Ripo, cios, odpowiedź! Pisz. Duka! A masz! Cięcie w tętnicę! Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć igni, Geralt. Aż polecą iskry. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Który następny? Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcja! Siakra, nie cierpię tego. Axi potrafi. Teraz Irden. Pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Szybko i boleśnie.
Dobra, starczy. Trening dowolny. No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo by mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru.
Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki Gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Bóle. Wojska tam trupojadą. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie?